A dzisiaj rzecz będzie o wielkim Polaku. Paweł Edmund Strzelecki. Zapraszam serdecznie. Nie wiem, ile zajmie mi ten odcinek, żeby opowiedzieć wszystko to, co chcę opowiedzieć o tym wspaniałym człowieku, ale żebyście nie musieli cały czas patrzeć na moją twarz, bo to przyniesie niewłaściwe skutki uboczne. Byłem niedawno na południowym wybrzeżu Irlandii. Jest tam wiele ciekawych miejsc. Ja akurat zwiedziłem Ballycotton. To jest miejscowość nad samym Morzem Celtyckim, bo na południu od Irlandii jest Morze Celtyckie. Jest tam cudowna latarnia morska na małej, skalistej wysepce, bardzo blisko brzegu. I jest tam też około 5-kilometrowy cliff walk, taki spacer. Można podziwiać niesamowite plażyczki, skały, dość cudownie. No i podczas tego odcinka może czasami, co jakiś czas pojawią się jakieś urywki z tego spaceru, żebyście mogli zobaczyć sobie Morze Celtyckie i ten cliff walk, i Ballycotton, i latarnię. Ale do tematu. Paweł Edmund Strzelecki. Wielki człowiek, który na początku XIX wieku był przede wszystkim podróżnikiem. Zwiedzał świat, był między innymi w Stanach Zjednoczonych, w New Yorku, był w południowej Afryce, Chile, Argentyna, trafił też do Australii. W Australii dokonał wielkich rzeczy. Dzięki niemu najwyższy szczyt Australii nazwany został Mount Kościuszko. No właśnie, bo on jako pierwszy Europejczyk wszedł na ten szczyt i to on nadał mu imię Góra Kościuszki. Dzięki niemu ta góra tak daleko od naszej ojczyzny, a nosi imię naszego wielkiego bohatera narodowego. On też odkrył źródła rzeki Murray, najdłuższej rzeki w Australii. I w pewnym momencie swojej historii podróżniczej natknął się też na złoża złota i srebra. Był bogaty, ale dzięki temu stał się, powiedzmy krótko, turbo bogaty. I w 1846 przybył do Wielkiej Brytanii. 1846 musimy kojarzyć, możemy kojarzyć z poprzedniego odcinka na przykład, że to jest właśnie czas, w którym wybucha wielki głód w Irlandii. I Paweł Edmund Strzelecki w czasie wielkiego głodu zrobił wielkie cuda tu w Irlandii. Otóż kiedy przybył do Wielkiej Brytanii, dołączył do British Relief Association, czyli takiej, powiedzmy, organizacji charytatywnej, która chciała nieść pomoc Irlandczykom cierpiącym przez wielki głód. Tą organizację założyli jacyś tam brytyjscy banksterzy. Razem ze swoim wkładem pieniężnym wszedł w tę organizację Paweł Edmund Strzelecki, nasz polski bohater. I on przybył do Irlandii na początku, w styczniu 1847 roku. Czyli to było już kilka miesięcy po tym, jak ten wielki głód uderzył Irlandię. Więc kiedy on przybył, widział już, jak ludzie cierpią. Kilka miesięcy to już trwało.
Jest taki cytat dość mocny z Pawła Edmunda Strzeleckiego. Jak dotarł w styczniu 1847 roku do Irlandii, największe wzruszenie wzbudził w nim widok biednych małych dzieciątek, które szukały pożywienia w piersiach swoich mam, w pustych piersiach swoich mam, wycieńczonych i wychudzonych przez wielki głód. Wiele okropności zobaczył, ale właśnie ten widok wzbudził w nim takie największe współczucie i poruszył go głęboko. Prawdopodobnie też zachęcił do tego, żeby robić jak najwięcej, by pomóc tym ludziom. I Paweł Edmund Strzelecki ze swoim wkładem pieniężnym potężnym, to jest jakieś 500 tysięcy funtów. Nie wiem, ile to na tamte czasy było, ale możemy się domyślać, że ogrom. Wziął pod opiekę głównie ludzi z trzech hrabstw. To jest hrabstwo Mayo, Sligo i Donegal. To jest zachód, północny zachód wyspy. Pomyślał sobie, że najskuteczniej będzie pomagać przede wszystkim dzieciom w szkołach i wziął właśnie pod opiekę szkoły w tych trzech hrabstwach. Dzieci miały zapewnione przez to British Relief Association pod przewodnictwem Pawła Edmunda Strzeleckiego. Dzieci miały zapewnione racje żywnościowe każdego dnia, pintę takiego bulionu. Pinta to jest trochę więcej niż pół litra. Oni tu w pubach nie zamawiają dużego piwa, które ma pół litra, tylko a pint of Guinness, please. Więc piją na pinty. Więc pintę bulionu. Do tego rację czarnego chleba. Dzieci też miały zapewnioną higienę w szkołach dzięki niemu. Miały przed posiłkiem myte rączki wodą z mydłem i czesane włosy grzebieniem, więc wyżywienie i higiena to jest to, czym się zajął. Dzięki temu z tych trzech hrabstw zginęły takie dzieci żebraki. Dzieci były często wysyłane na ulicę, żeby żebrać, żeby zdobyć cokolwiek, a przez to, co robiło to British Relief Association pod przewodnictwem naszego bohatera, te dzieci z ulic po prostu zniknęły, nie było już takiej potrzeby. To, że dzieci były zaopiekowane, odciążyło też bardzo mocno rodziców, którzy mogli z taką spokojniejszą głową walczyć o własnych siłach, o przetrwanie, szukać pracy, szukać pożywienia, szukać sposobów, jak przetrwać. Więc to jest 200 tysięcy dzieci, z tego co gdzieś czytałem, było pod opieką właśnie tego naszego wielkiego Polaka. Mówi się, że przyczyną wielkiego głodu była choroba ziemniaków. No i jest w tym oczywiście część prawdy, ale tak naprawdę główną przyczyną, dlaczego Irlandczycy umierali z głodu, to było prawo, jakie zostało, system, jaki został wprowadzony przez Brytyjczyków na terenie Irlandii przed Wielkim Głodem i w jego trakcie. Bo wszystko to, co dobre, smaczne, piękne, było zagarniane przez Wielką Brytanię. Landlordzi brytyjscy żyli sobie tutaj jak królowie, a biedni Irlandczycy umierali z głodu. Zresztą Paweł Edmund Strzelecki, jest taki jego cytat, dość mocny. Ja go może nie przytoczę słowo w słowo, ale podejrzewam, że zawrę dość dokładnie to, co on powiedział. Że gdyby sam diabeł chciał wymyślić coś bardziej opresyjnego, złośliwego, by zniszczyć jakiś naród, nie byłby w stanie wymyślić nic gorszego niż system, który został wprowadzony właśnie w czasie Wielkiego Głodu i przed Wielkim Głodem przez Wielką Brytanię na terenie Irlandii. No właśnie. Sam diabeł nie byłby w stanie być bardziej pomysłowy. Zresztą sam Paweł Edmund Strzelecki udawał się do autorytetów brytyjskich rozmawiać na temat zmiany tego systemu, by uratować tych ludzi. No właśnie, Paweł Edmund Strzelecki nie tylko karmił dzieci w szkołach,
Kolejnym jego wielkim dziełem było sprowadzenie nasion. Turnip to jest rzepa, nasion rzepy, po to, by Irlandczyków nauczyć uprawy rzepy, żeby trochę zdywersyfikować żywienie. Jakby powtórzyła się choroba ziemniaków, żeby Irlandczycy nie byli już tak bardzo zależni od, tylko i wyłącznie od ziemniaków. To było kolejne jego wielkie dzieło. Oprócz tego pomagał również wielu Irlandczykom uciec z Irlandii, znaleźć lepszy świat, lepszy dom, tam gdzie nie będą umierali z głodu. Sfinansował wiele statków, które wypłynęły do Australii i do Stanów Zjednoczonych, gdzie Irlandczycy znaleźli właśnie lepsze życie, jakiś kawałek chleba. To kolejne jego dzieło. Niesamowity człowiek. Czytałem taki cytat z Christine Kinley. To jest historyk irlandzka, która powiedziała piękne rzeczy właśnie o naszym Pawle Edmundzie Strzeleckim. Ja osobiście, jak to czytałem, to aż miałem łzy w oczach, wzruszyłem się i zachwyciłem. Otóż ta Christine Kinley powiedziała, że Paweł Edmund Strzelecki bez żadnych koneksji z Irlandią, bez żadnego połączenia, po prostu jako ktoś obcy, dokonał tak wielkich i pięknych rzeczy, że stał się wcieleniem bardziej niż ktokolwiek inny. Stał się wcieleniem takiego ducha współczucia i ducha miłości, pomagając setkom tysięcy Irlandczyków. Niesamowite rzeczy. Obyśmy mieli w sercu, w głowie czasem takie natchnienie, by pomóc innym. Za darmo. Paweł Edmund Strzelecki to robił za darmo. Dokładał się. Tracił na tym w pewnym sensie. Tracił czas, tracił swoje pieniądze. No właśnie. Bezinteresownie kochał. Niesamowity gość. Zainspirował mnie do tego też, żeby zrobić ten krótki odcinek, bo myślę, że warto usłyszeć taką piękną historię. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.